Wiele osób właśnie ma ten problem, że nie było w szkole dość dawno i sobie ma jakieś tam wyobrażenie sprzed kilku lat, a na przestrzeni, tak jak mówię, ostatnich miesięcy to się naprawdę bardzo, bardzo dużo zmieniło. Witam Cię w podcaście 51. Stan, w którym poznasz historię, wydarzenia oraz ciekawych ludzi związanych z ziemią moniecką. W audycji, z której dowiesz się, dlaczego warto tu mieszkać. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 51 stan w podcaście Ziemi Monieckiej i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Folkowskim, dyrektorem zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Będzie to rozmowa o edukacji przyszłości w naszym 51 stanie. Krzysztof kilka miesięcy temu zaprosił mnie do szkół, którymi kieruje i Powiem wam szczerze, że byłem pod ogromnym wrażeniem. Nie spodziewałam się tego, co zobaczyłem. No i stąd pomysł na rozmowę. Rozmowę po to, żeby przedstawić Wam, jak wygląda nauczanie przyszłości. Tutaj, w ziemi monieckiej, w ziemi Moniecki. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Krzysztof. Witam cię Radku, witam. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście 51 Stan, podcaście Ziemi Monieckiej. I jakbyś mógł przedstawić się słuchaczom, którzy ci jeszcze nie znają, wątpię, żeby byli tacy, ale jeżeli cię ktoś nie zna i słucha nas gdziekolwiek na świecie, to jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo na co dzień. Witam wszystkich. Zajmuję się zawodowo od 20 lat, tak? Od 20 lat, bo w tym roku właśnie taki skromny jubileusz. Edukacją, szeroko pojętą edukacją. Pracuję w szkole, jestem nauczycielem. Od pięciu lat jestem dyrektorem zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. I myślę, że do tego też osobą, która no, lubi organizować różne rzeczy na przestrzeni lat fajnych. Działać, działać. Tak, działać tak. dokładnie, aktywnie. No, rob... Ja po prostu lubię, tak? Lubię działać na rzecz mieszkańców organizować jakieś imprezy, czy też, nie wiem. Y... No właśnie, właśnie w, taki, w, tym, w tym najlepiej się czuję, w takich organizacyjnych mm -hmm. tematach. tak. Mm -hmm. I tutaj lokalnie w Mońkach. A powiedz, skąd pochodzisz generalnie, gdzie, gdzie się urodziłeś? Tak, to tutaj nie będzie zaskoczenia, bo pochodzę z Monik, urodziłem się w Mońkach. W szpitalu w Mońkach, tak? Tak, w szpitalu w Mońkach, kilkadziesiąt już lat temu, ale... Ale z drobnymi przerwami, bo tylko 5 lat przerwy na studia właściwie spowodowały, że wyjechałem, chociaż Gdzie? też niedaleko Białystok. Politechnika Białostocka i ukończony Wydział Zarządzania w 2001 roku no i właśnie od tamtej pory troszeczkę powiem szczerze przypadkowo trafiłem do szkoły, ale pewnie w życiu każdego z nas i słuchacze na pewno też mają takie przypadki że to jakiś los rzuca nas w różne miejsca. Mnie Żyć rzucił do szkoły. Tak, mnie rzucił do szkoły. Ale co ciekawe jeszcze w tym wszystkim, najlepsze jest to, że właściwie rzucił mnie do szkoły, którą pięć lat wcześniej skończyłem, więc no i w której zostałem, bo też jestem absolwentem Monickiego Ogólniaka. To co jest? No to poczekaj, to no. po pięć lat, po tym jak zostałeś absolwentem, pięć lat później tak. wróciłeś do szkoły jako kto? Jako nauczyciel. I zaczynałem od, co ciekawe, też to też historia, tak gdzieś tam moją karierę, tu zawodową, potoczyła, że trafiłem do, na zaoczne nauczanie, i to były właśnie przedmioty ekonomiczne. I dopiero po jakimś czasie, po pół roku, tak, kiedy został wprowadzony też przedmiot nowy podstawy przedsiębiorczości w szkole, no to zacząłem właśnie uczyć tego przedmiotu i to tak się ciągnie od 2001 roku. To miała być tylko taka krótka przystań w mojej jakiejś pracy, bo pomyślałem sobie, że zaocznie w sumie jak rozpoczynam, tak, to normalną można pracę podjąć no, tak nazwijmy to standardowo, tak, robiąc tam, pracując na u kogoś, ja mhm. i mam się różnych zajęć, ale tu się okazało, że po kilku tygodniach, kilku miesiącach już jest etat za moment trochę więcej niż etat. No i ja po prostu też tak myślę ja po prostu lubię to robić i, i dlatego mm. tu zostałem tak. No dobrze to następne pytanie dlaczego lubisz to robić? Czyli dlaczego lubisz pracę w edukacji? <laughs> Czy kontakt z ludźmi myślę, że tutaj jest to coś takiego co przyciąga tak ktoś powie pewnie zarobki tylko są niskie no pewnie tak. No, ale są inne plusy tego wszystkiego. O tym nie rozmawiamy, tak? Tylko rozmawiamy właśnie o tych pozytywnych bardzo tematach. Zwróć uwagę, że masz co roku właściwie kontakt z innym człowiekiem. Tak, na przestrzeni tych 20 lat, jak zaczynałem, to ci uczniowie, którzy skończyli, już są absolwentami, to mają 20 lat więcej. No, oni, kiedy ja zaczynałem, to mieli ode mnie może tam kilka lat. Tylko mnie i często to były osoby takie, z którymi ja byłem na ty, więc taka, takie przestawienie się w rolę nauczyciela to na początku było dość trudne, tym bardziej, że trafiłem do środowiska takiego, czyli do swoich byłych nauczycieli, którzy nagle się stali moimi Kolejami. kolegami z pracy. Dokładnie. Uh -huh. A teraz jeszcze zupełnie jest inna sytuacja, bo ci sami nauczyciele w pewien sposób pode mnie podlegają. Tylko. Właśnie ten kontakt z ludźmi jest kluczowy, bo na przestrzeni tych lat, zresztą tak samo jak teraz, to jest niesamowite, bo tylu wspaniałych ludzi, ile właśnie można było poznać, i z, pod wieloma względami, bo robili super rzeczy, bo mają super talenty, czasami uśpione, tak, które gdzieś tam trzeba wydobyć. To jest, myślę, że kwintesencja pracy w zawodzie nauczyciela. Ale też jaka odpowiedzialność, Krzysztof, bo lepisz takiego młodego człowieka tak naprawdę. Zgoda. Właśnie, być może nie każdy sobie zdaje z tego sprawy, tak, ale yy, zwróci uwagę, że uczeń w szkole spędza, no tak średnio, myślę, 7-8 godzin dziennie. Więc to, jak podliczymy, że jeszcze poświęca tych godzin na sen, no to właściwie to jest tak często takie określenie, pada, że szkoła jest drugim domem, ale coś w tym jest. A jeszcze, jak weźmiemy uczniów, którzy mieszkają w internacie, bo też mamy internat, więc oni są praktycznie od poniedziałku do piątku, 24 godziny na dobę w szkole. Tutaj się wychowują, tak? tutaj mają, przeżywają swoje pierwsze miłości, tutaj mają jakieś tam też niepowodzenia swoje, tak? I, i też to trzeba nad tym wszystkim panować. Powiem w ten sposób. To wszystko i te dobre takie podejście do ucznia. Trzeba pamiętać, że zawdzięczamy super osobom, które pracują w naszej szkole. Mówię tutaj z odpowiedzialnością bardzo dużą, dlatego że takie budowanie zespołu, który, który taką odpowiedzialność, o której powiedziałeś, nad tym uczniem, przyjmuje i który realizuje właśnie te zadania, nie tylko takie typowo szkolne, tak, że jest na lekcji, coś, trzeba się nauczyć czegoś i tak dalej, ale takie wychowawcze, tak? Bardzo często zastępuje gdzieś tam rodzica w tym wszystkim. Duża odpowiedzialność, ale tak jak mówię, to jest naprawdę fajny zespół ludzi, który, który tutaj pracuje od wielu lat. Pojawiają się nowe osoby, bo też nie ukrywam, że jest rynek bardzo konkurencyjny i gdzieś tam braki kadrowe nas też dotyczą, ale radzimy sobie. Tak, bardzo dobrze radzimy w tym temacie. No dobrze, w takim razie skończyłeś zarządzanie i nie wyleciałeś w wielki świat, tylko zostałeś tutaj w Ziemi monieckiej. Co cię trzyma w Ziemi Monieckiej? Co Ci się podoba tutaj w mieszkaniu i pracy tutaj? Tak, ja jeszcze może tylko nawiążę troszeczkę do właśnie do tego 51-stanu, dlatego że z podstawówki, którą też tutaj w Mońkach kończyłem, z mojej klasy, to mniej więcej, tak nie wiem, trzy czwarte chyba osób, to wyjechało do Stanów do Chicago. No tak, to... Z liceum jest podobnie, czyli moi znajomi z ogólniaka, rówieśnicy, albo tam kilka lat młodzi czy starsi, też w bardzo, bardzo wielu przypadkach wyjechali, bo ja tylko przypomnę, że skoro ukończyłem w 2001 roku studia, to to był ten czas taki przełomowy, kiedy mieliśmy World Trade Center, i właśnie wiele osób od tamtej pory już troszeczkę zmniejszyło ten kierunek, tak? Poszukiwania pracy głównie, albo takie wyjazdy. Do tego, żeby dołączyć do rodziny, zmieniło trochę na, inno, na inną część, bo Europa, tutaj. Belgia, Belgia, tak. Belgia, Wielka Brytania, później tak, i te rejony. To jeszcze tak nawiązując w takim razie do tego, do tego tematu, powiem w ten sposób. Tak jak mówię, no, ja już gdzieś tam w okresie studiów, w okresie szkoły średniej, no, lubiłem organizować tutaj różne rzeczy i w pewien sposób. Ta propozycja pracy tutaj no, spowodowała, że, że zostałem, dlatego że chciałem dalej tutaj działać, robić jakieś fajne rzeczy. I ileś z tych rzeczy, które udało się robić, tylko to, co zawsze podkreślam, to nie jest tak, że to jest jakby działanie w pojedynkę, bo to nigdy ono nie przynosi takiego długofalowego rezultatu. Tylko właśnie, bo działasz z ludźmi, też z ludźmi, którzy tu zostali. No, musieliśmy coś robić, tak? Mówisz o dobrym teamie ludzi, tak, zgranej tak, tak, drużynie. Tak. No właśnie, jak oceniasz poziom edukacji lokalnej? Powiem w ten sposób. To też jest bardzo istotne, jak ona wygląda na poziomie szkoły podstawowej. Uważam, że naprawdę mamy świetne szkoły, bo ja widzę to po tych osobach, które do nas przychodzą, później kształcić się w naszym zespole. A tutaj mamy uczniów z terenu całego powiatu. Też osoby z Białego Stoku mieliśmy no, z takich miejsc, gdzie czasami zastanawiało mnie bardzo, dlaczego wybrali naszą szkołę i są różne powody, tak, albo na przykład kierunek był wyjątkowy w pewien sposób. tak? Mieliśmy z technikiem transportu kolejowego, gdzie jako pierwsza szkoła w województwie w tym kierunku zaczęliśmy działać, ale, ale to tak jak widzę, mamy wspaniałą młodzież. Naprawdę, to nie jest tak, że ja no, oczywiście robię taki malutki ukłon w ich mhm. kierunku, tak, w kierunku młodzieży, ale mówię, praca z tą młodzieżą to jest coś, co naprawdę takie wprowadza pozytywne emocje i, i to jest po prostu coś pozytywnego, bardzo pozytywnego. Czy to jest młodzież, której się chce po prostu, tak? No wiadomo, czas różnie jest, bo to, to nie jest, nie zawsze wygląda to tak różowo i kolorowo. Ale w moim odczuciu to jest tak, że naprawdę bardzo wiele z tych osób ma talenty. Ma talenty, które po prostu gdzieś tam trzeba obudzić, wskrzesić. To mhm. przykłady sukcesów różnych, tak, którzy nasi uczniowie mhm. zdobywają, no to mamy z ostatniego właściwie tygodnia dwa takie bardzo fajne. Drugie miejsce na Mistrzostwach Mechaników na targach w Poznaniu. Teraz mamy też ekipę, która pojechała, jeżeli chodzi o konkurs kulinarny. I tutaj wiele, wiele fajnych rzeczy. Mamy naprawdę masę pomysłów, wież, bo tam chcemy też wskrzesić taki, bo uzdolnionych artystycznie też jest bardzo wiele osób, grających na instrumentach. Też chcemy tutaj zupełnie jakby troszeczkę pójść w innym kierunku, bo tak szkoła to często się kojarzy z lekcjami matematyku językiem polskim. I okej, okay, tak, ale. Ta młodzież, która tutaj przychodzi, to też bardzo w bardzo wielu miejscach, chciałaby się rozwijać troszeczkę w innym kierunku, tak? W czymś, co potrafi robić, ale czego nie może pokazać na takich normalnych, tradycyjnych lekcjach. Tylko robiąc różne projekty, tak? Biorąc udział w jakichś fajnych, fajnych wydarzeniach. Pamiętam, jak swego czasu w szkole był organizowany Dzień Talentów. To tak fajnie brzmi. To tak wiadomo, trochę nawiązuje do takiego popularnego programu. Ale to było niesamowite, to było niesamowite, jak ilu uczniów potrafi robić naprawdę wyjątkowe rzeczy. I wielu z nas nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Fajnie zatańczyć chodzi na breakdance'a, tak? Potrafi, nie wiem, bo bierze udział w jakichś zajęciach karate, judo, czy w jakichś innych i potrafi to fajnie pokazać, pokazać swoją pasję, tą pasją, zarazić być może inne osoby, bo, bo tak też było. Więc mówię, to jest, to jest właśnie to coś, co... Myślę, w szkole jest piękne, że tu jest masa talentów w tym kierunku. Myślę, że trzeba dalej, dalej, podążać, żeby te talenty po prostu tutaj zatrzymywać. Bo zwróćmy uwagę, że w, tak naprawdę, gdyby nie szkoła średnia, bo jesteśmy jedyną szkołą średnią w naszym powiecie, to młodzież cztery, czy w przypadku szkoły taki jak technikum. Już 5 lat wcześniej wyjechałaby stąd, a tak w ten sposób Została. 650 osób zostaje na terenie powiatu, zostaje w Mońkach, uczy się tutaj. 650 osób, bo taką mamy tylu uczniów w tym momencie, więc to myślę, że to jest naprawdę taki fajny potencjał do zagospodarowania i do tego, żeby dalej właśnie się rozwijać, bo nie ukrywam, że plany rozwoju tej szkoły to są bardzo, bardzo konkretne i cały czas się staramy różne fajne rzeczy wprowadzać i myślę, że naprawdę gdzieś w wielu miejscach się to zaczyna udawać i tak jak mówię, to jest złożony mechanizm, ale zawdzięczamy to temu, że jest dobry team właśnie, dobry zespół, dobry mhm. zespół, bo co warto podkreślić, tak też rodzice nas bardzo mocno wspierają w tematach tych właśnie szkolnych, czy też czasami oferują swoją pracę, nie wiem, przy malowaniu klasy, tak? To, to, to może się wydawać czasami banalne, ale to też pokazuje, że taką więź między tymi rodzicami właśnie czuć i, i że im też zależy, tak, żeby na tym, żeby szkoła się rozwijała. Krzysztof, ja pamiętam wycieczkę, którą mi zrobiłeś po szkole tej części zawodowej i byłem pod wrażeniem, na jakim poziomie macie zrobione klasy te, gdzie uczą się gotować, młodzi ludzie gotować i to jest, dla mnie to, to po prostu sprzęt, wyposażenie jest na poziomie programów tych kulinarnych, telewizyjnych. Naprawdę, byłem pod wrażeniem. No właśnie i tutaj pytanie do Ciebie, jakie innowacje ma do zaproponowania? Twoja szkoła. No to, to prawda, bo też bardzo mocno nam zależy na tym, żeby poprawiać wizerunek, bo Wiele osób właśnie ma ten problem, że nie było w szkole dość dawno i sobie ma jakieś tam wyobrażenie sprzed kilku lat, a na przestrzeni, tak jak mówię, ostatnich miesięcy to się naprawdę bardzo, bardzo dużo zmieniło. I to nawet nie chodzi o wyposażenie, bo tak jak mówię, wyposażenie to jest jedno oczywiście wiadomo, że to jest ważne, bo czy też właśnie utworzenie tego zawodowego centrum innowacji. Zawodowe centrum innowacji to jest właściwie można powiedzieć, że to, to jest cała szkoła zawodowa, która została postawiona na nogi. Czyli szkoła branżowa, technikum. Warsztaty przecież mamy nowe z wyposażeniem, naprawdę takim, gdzie wielu mechaników takich działających lokalnie mogłoby pozazdrościć. Wyposażenie pracowni, właśnie to, o czym mówiłeś, bo nam cały czas zależało bardzo na tym, żeby to były warunki zbliżone do tego, jak to wygląda u pracodawców. Jeżeli mamy kierunek gastronomiczny, no to. To kształcenie musi wyglądać tak, jak właśnie na prawdziwej kuchni, w dobrej restauracji. Jeżeli mamy kierunek mechaniczny, to również tutaj powinno być wyposażenie, takie, na którym pracuje się w przemyśle. Ja dzisiaj, właśnie o godzinie 12, miałem spotkanie na Politechnice Białostockiej, jestem tak na świeżo, ale powiem, powiem że się szykuje naprawdę bardzo fajny projekt, który, no tak, myślę, że mogę powiedzieć, że jest bardzo zaawansowany, że powstanie, zostanie zlokalizowany w naszej szkole taka, bardzo nowoczesna pracownia, być może dwie pracownie przemysłu 4.0, gdzie będą tam symulatory różnych urządzeń, bardzo wartościowy sprzęt, ale taki, który jest wykorzystywany przez przemysł w dzisiejszych czasach. Nowoczesne roboty, drukarki 3D, to te innowacje jeszcze, o których mówisz, to właśnie, jedno chyba z pierwszych kół, gdzie wprowadziliśmy druk 3D do programu nauczania, w liceum ogólnokształcącym, w szkole branżowej. Po prostu zależało nam na tym, żeby młodzież na etapie właśnie takim jak jest szkoły średniej, żeby poznała te urządzenia, poznała ich zastosowanie, żeby było to w taki sposób, że idą gdzieś tam do pracodawcy, idą kształcić się dalej, ale już wiedzą, na czym polega druk 3D. A mógłbyś powiedzieć, w jakich zawodach obecnie odbywa się kształcenie w, two w szkołach twoich? Oczywiście. Znaczy, to, to może najpierw o typy szkół, bo mamy Liceum Ogólnokształcące, to jest, no, liceum powstało w 1964 roku, więc już ma dosyć naprawdę fajną historię. Natomiast tutaj mamy klasy biologiczno-chemiczną, humanistyczną, mamy. Yy, Klasę politechniczną i informatyczną. Natomiast na poziomie kształcenia zawodowego, to mamy, jeżeli chodzi o technikum: technik transportu kolejowego, technik żywienia usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa, agrotroniki, technik handlowiec, technik architektury krajobrazu i technik pojazdów samochodowych. Czyli inaczej mechanik samochodowy. Trochę tego jest. No dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę branżową, mechanik, operator, pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, i mamy też oddział wielozawodowy, gdzie na przykład fryzjerzy się kształcą, a do nas przychodzą na zajęcia, czyli na przedmioty ogólnokształcące, a normalnie u pracodawców mają praktyki swoje. I jeszcze chyba hotelarskie, tak? Jakieś? Tak, tak to, to już wymieniłem wcześniej. Aha, tak, jeśli chodzi o hotelarstwo, to, to tutaj też uczniowie mają praktyki w znanych hotelach. No tak, bo region słynie właśnie tak. z turystyki, bo, z, bo nie ma problemu chyba ze znalezieniem praktyk w tym jej. No nie, troszeczkę oczywiście, wiadomo, ostatnio to trochę gorzej wyglądało, bo pandemia, COVID, no wiele gdzieś tam w tej branży hoteli pozamykał, więc też z tymi praktykami było gorzej, ale, ale tak jak mówię, to w każdym zawodzie dzisiaj jest taka sytuacja na rynku pracy, że właściwie tu mamy rynek pracownika i pracownik może sobie wybierać różne, różne opcje, tak, a na pewno w tych zawodach, które, w których kształcimy, to to jest du duży wybór yy, i duże możliwości. Mhm. I na koniec, Krzysztof, jakbyś mógł powiedzieć, yy, o czym marzy dyrektor zespołu szkół średnich w Mońkach? <laughs> ja kiedyś rzuciłem takie hasło i tak, yy, no to właśnie na zasadzie, że tak trochę się rozmarzyłem, kiedyś powiedziałem, że chciałbym, żeby nasza szkoła był była najnowocześniejszą szkołą w regionie, w Polsce. Jasne, no to jest takie marzenie moje ale oczywiście pod pojęciem tej nowoczesności to się kryje bardzo, bardzo wiele tematów. To chodzi o tak, po pierwsze, no właśnie te, ta nowoczesna technologia, okej, okay, mhm. jak najbardziej, ale też... Taki, klas na pewno. Tak, ale to też chodzi o takie nowoczesne podejście do nauczania, no, do tego, żeby uczeń się w tej szkole dobrze czuł, żeby, no, żeby mile tu spędzał czas, żeby... Mhm. No, ta atmosfera była odpowiednia, bo to tak jakby można było zapytać właśnie o te sukcesy uczniów. To wiadomo, ja że pojęcie... Powiem, a wiesz, czego ja ci życzę? No. Żeby słuchacze, którzy słuchają tego podcastu za oceanem i chcieliby, żeby ich dzieci były wyedukowane, wysyłały dzieci ze Stanów do Polski do monik, do twoich szkół. <śmiech> <Jasne>. <śmiech> żeby uczyły się języka wcześniej i żeby też poznawały te zawody. Powiem tak, mamy kilka takich powrotów. No, mamy, mamy kilka takich powrotów, z różnych względów oczywiście te powroty się odbywają, ale, ale rzeczywiście jest tak, no to już jakby dobra, jakaś część jest spełniona, prawda? Ale tak jak mówiłem o tych sukcesach, bo bardzo często to nam sukces się kojarzy, nie wiem, że ktoś musi zdobyć jakieś pierwsze miejsce w czymś, nie wiem, podium, wygrać dużo kasy i tak dalej. Moim zdaniem, tutaj bardzo w wielu sytuacjach tym sukcesem. Najważniejszym to jest to, że tą szkołę ma skończyć osoba która sobie w życiu po prostu poradzi jak najlepiej z różnymi rzeczami, która mile spędzi tutaj czas, która no nie wiem, tak pod względem takim wychowawczym tutaj też potrafi, będzie fajnie się odnaleźć i to jest sukces, bo, bo różne są osoby przecież, tak, mówimy, no nie każdy ma takie uzdolnienie, że może być mistrzem w matematyce, ale jest mistrzem w czymś innym, w jakiejś swojej dziedzinie, właśnie te odkrywanie talentów, o czym mówię, to ja, to są w wielu miejscach fajne sukcesy, które, które ludzie tu osiągają i ja bym chciał, żeby takich właśnie sukcesów jak najwięcej było w naszym szkole te naukowe też oczywiście, ale to takie właśnie czysto ludzkie po prostu, tak? Gdzie... Żeby Wydaje ludzie się... byli dumni, że skończyli tą tak, szkołę. Dokładnie mm. tak. tak. Super. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki.